Siema, z tej strony Lejmon, to jest kolejny odcinek z Cyberpunka 2077. Jedziemy dzisiaj misję Wielki Sen, spotka się z Takemurą, ponieważ jestem za słaby troszeczkę na zadania poboczne. Zawsze zapominam wyciszyć Facebooka. Podjąłem też decyzję, że postać będę rozwijał dopiero w momencie, kiedy wyjdą nowe drzewka umiejętności w Phantom Liberty, więc na razie się z tym wstrzymam. Także wchodzimy teraz do Tom's Diner, które jest całkiem niedaleko miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy. Więc jakoś nie musiałem się daleko przemieszczać. Witaj, przyjacielu. A może i nie przyjacielu? Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywa. Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywej. I nadal potrzebuję. Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o biochip. Jest uszkodzony i ponoć nie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety. Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. Do czego potrzebna ci Parker? Sypia z Yorinobu Arasaką. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sama chciałabym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. To sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, gdzie jest Parker. Dlaczego uważasz, że może pomóc ci usunąć biochip? Stoi za nią któraś z korporacji? Nie wiem. Parker wiedziała dużo na temat relika. Część z tych informacji była poufna. Z jednej strony była nieodgadniona, a z drugiej strony miała w sobie tę śliskość korposów. Sam wiesz jaką. Ja też mam w sobie taką śliskość. Ty wylądowałeś po stronie wyrzutków. Nie pamiętasz już? Przykro mi, że nie mogłam pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebuję cię. Yorinobu Arasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalna. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yorinobu Arasakę. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodziejki? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo i jestem ścigany. A jeśli się nie zgodzę? Wtedy powiem ci, co możesz zyskać, jeśli mi pomożesz. Czekaj, nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywacz kłamstw? Nie ma opcji. Tak. No w takim razie pomyśl. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo, jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chcę przekonać, uznają cię za przyjaciela. No nie do końca jesteśmy przyjacielami. Nie masz na myśli. Osoby, które są sercem Arasaki, to ludzie zainteresowani stabilnym rozwojem korporacji. Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałam się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą Reika.
jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki. Kurwa, wszędzie Arasaka. Hej, chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy. Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? Słyszałeś. Takemura, odpuść. Przynajmniej jedno z was nie jest kretynem. Powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Głupi impuls. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekała z miasta. Dlaczego miałabym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker? Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorinobu Arasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Parker ci nie pomoże. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni. Ale, jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Sporo się dowiedziałeś przez te kilkanaście dni. Na tym polega mój zawód. Wyławiać istotne informacje i być o krok przed innymi. Na tym polegał twój zawód. Polegał. Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlife. Niestety. Odbiłem się od rąk królowej fikserów. Wzięła cię za korposa? Nie. Za zabójcę Saburo Arasaki. Rogue ma łeb na karku. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem? Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parker albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. No dobra. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Kurwa, co jest z tobą nie tak? Najpierw próbujesz mnie zabić, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Wiesz, że nie musisz rozmawiać ze mną na głos? Czego chcesz? Przemyślałem to i zmieniłem zdanie.
już nie chcę cię zabić. Odwal się ode mnie. Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rogue. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Niby dlaczego mam ci pomagać? Nie ufam ci. A ja tobie. Na szczęście zaufanie nie jest nam do niczego potrzebne. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rogue? Że jej stary druh John jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rogue słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałam was we wspomnieniach. Rogue zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas. Co? Na pewno? Dobra, to było króciutkie zadanie. Chyba, że... A, zamknięte drzwi. Dobra, ja wszedłem inaczej, dobra. Czasami mózg mi się wyłącza. Okej, to zadanie było mega krótkie. Więc spokojnie, bez lagów. Więc zrobimy sobie... co? Zróbmy sobie dom lalek, bo wydaje mi się, że będzie to lepszy wybór. Jak na razie. Dodano nowy kontakt Judy Alvarez. Tak po prostu. Chwilę, ja mam jakieś wiadomości. Sprawa jest, robię wyprzedaż, żadnego szmeltu, wszystkie towary tip top, zresztą znasz mnie. Tylko właśnie mało kto mnie zna, ruch taki sobie. Więc w okolicy to weź do mnie zajrzyj. Chodzi o tego chłopa z bronią? Chwila, miałem odpalić tego, jak się do telefonu wchodziło. Okej, otwórz komunikator. W wolnej chwili wpadnij do mnie. Mieszkanie na wyjałem. Wynajem. Dobra, jakieś pierdoły najwyraźniej. Podejrzenie cyber psychozy. Evelyn Parker. Możemy się... Biorca może być w tej chwili niedostępny. Spróbujmy się z nią skontaktować. Dobra, dzwonimy. Vi? Cześć. Myślałam, że nie żyjesz. Nie ty jedna. Przez jakiś czas sama tak myślałam. Nie do końca wam wyszedł ten skok, co? Słyszałaś o skoku? Czyli musiałaś rozmawiać z Evelyn. Nie musiałam. Całe miasto o tym słyszało. Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci. Nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Nie mam innych tropów poza tobą, Judy. Ja muszę ją znaleźć. Wiem, że możesz mi pomóc. Kto powiedział, że chce ci pomóc? Spotkajmy się, okej? Jesteś teraz w klubie Moxów? No dobra. To jedziemy. Pomocy! Dostałem! Nie dajcie mi umrzeć! Daleko to nie jest. Się coś dzieje? Dziwnego? Jest tylko dwóch czy trzech? Dobra, mogę się wyleczyć i wlecieć w nich. Okej, shiton. To wygląda jak coś, gdzie mogę faktycznie komuś pomóc.
Big. Jeszcze jeden za ścianą, ta. Dobra, wy jesteście pokonywalni bardziej. Skrytobójstwo? Ej, mogę z tobą pogadać tak średnio. Kurwa. Dziękuję ci bardzo za pomoc. No dobra. Czyli coś jednak pomogłem. Dobra, trochę rzeczy na sprzedaż będzie i trochę apteczek też tu widzę, całkiem sporo nawet. O, lepszy podkoszulek. Zbierzmy go. 33 pancerza. Cały czas mam tą samą koszulkę pod spodem. Szkoda, że to się nie zmienia. Gdzie? Co? Spójrz. Widać, Johnny, gdzie ty się pojawiłeś? Było wcześniej? Coś się chyba zgliczowało, ale mogę do skrytki podejść i posprzedawać rzeczy, które zebrałem. Coś weteranowi. Trzymaj. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Masz 5 dolców, mogę ci dać. Dobra, no tu jakaś niesamowita kwota to nie była, ale no zawsze coś. Po prostu przejdźmy się. Już cię tu widziałam, co? Nie zapominam twarzy. Na imprezę? Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, gdzie może być? Bywała tu, ale od jakiegoś czasu jej nie widuję. Chcę pogadać z Judy. Jest u siebie? Mhm. Schodami na dół. Dam znać Judy, że idziesz. Dobra. Tylko nie płaszczę. Spokojnie. Nie planuję. Fuck to death. Aha. Zamówić coś. Judy znowu robi sceny. Dokąd? Tutaj nie ma nic ciekawego. Daj jej spokój, to znajoma Judy. Spokojnie. Już tu kiedyś byłem. Nie podsyłaj mi tu każdej słaniającej się dziwki. Co ja mam z nimi robić? Mox mają swoją reputację. Dziewczyny przychodzą po pomoc. Nie jesteśmy hostelem dla niezaradnych. Daj spokój. Każdy zasługuje na drugą szansę. Może się okazać przydatna. Odpłacą, jak się trochę odbiją od dna. Nie sądzę. Nie potrafią zadbać nawet o siebie. Dziwisz się? Jak mają to zrobić, kiedy leżą z twarzą w kałuży? Ale mogą cię zaskoczyć. Nienawidzę niespodzianek. Tu naprawdę daje się odczuć ten wspólnotowy klimat. Suzy! Nie skończyłyśmy rozmawiać! Skończyłyśmy. Okej. Okay. Suzy. Mam pytanie. Nie teraz. Okej. Okay. Jakaś drzazga nowa. Nie poddajesz się łatwo, co? Nie mamy o czym gadać. Wydawało mi się, że dałam to do zrozumienia. Rozumiem, że byłam zbyt subtelna. Przypominają mi się dyskusje nomadów. U nich też sporo się mówi o wspólnotowości. Rodzina versus reszta świata to nie są łatwe tematy. A co ty? Przyszłaś tu, żeby toczyć debaty światopoglądowe? Nie do końca. O co wam poszło? W tym pieprzonym mieście każdy żyje we własnej bańce. Albo sobie radzisz, albo staczasz się w bagno, z którego nie ma już powrotu. Ta Suzy wygląda na kogoś, kto wie, czego chce. Chyba nie przyszłaś tu, żeby rozmawiać o hierarchii w Moxach. Szukam Evelyn. Gdzie ją znajdę, to dla mnie bardzo ważne. Na co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? Wiesz, jak się zakończyła akcja, czyli rozmawiałaś z nią.
Wiem też, że spierdoliłaś sprawę. Wszyscy twoje kumple nie żyją. Też dostałam kulkę. Wow. Zdaje się, że to ryzyko zawodowe. Te pyskówki sprawiają ci aż taką przyjemność? Dlaczego nie możesz mi po prostu powiedzieć, gdzie ona jest? Bo ci nie ufam. Dlatego. Podjęłam ryzyko, to prawda. Ale to samo możesz powiedzieć o Evelyn. Wiedziała, na co się porywa. Dobra. Wszystkie trzy jesteśmy w to umoczone. Ale ty jesteś zdesperowana. Powiedzmy, że mam przejebane. Biochip, który był celem skoku, powoli mnie zabija. Zleceniodawca Evelyn może wiedzieć, jak temu zapobiec. Dlatego muszę się dowiedzieć, kto ją wynajął. No dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. Okej. Evelyn jest lalką. Pracowała kiedyś w chmurach. Tam jej szukaj. A gdzie to jest? Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Evelyn, to jej oddaj. Bro. Mega blok. Niezaciekawy adres. Zaczekaj. Daj mi znać, co u niej słychać, okej? Okej. Zadzwonię. Dzięki, Vi. Dziękuję. No dobra. Teraz wychodzimy z tego miejsca. Z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Jesteś engramem w zanikającej jaźni. Mało co powinno cię dziwić. Dobra. Jedziemy do tych chmur? Jasne. No trzeba. Patrz, coś nas jeszcze zaskoczy w międzyczasie. Przyznaj, nie chodzi o żadną Evelyn, tylko cię wzięło na braindance'y Judy. Dobrze kręcą, co? Judy zna się na rzeczy. Jej braindance'y są najlepsze. No raczej. Nie będę mówił, że są tragiczne. W sumie to tak nie uważam. Spójrz. Co ty chcesz? Ha? Przecież tu nikogo nie ma, ludzie. Weź siedź, gdzie siedzisz i nie wyłaź, co? Co ty chcesz? Ja nic nie zrobiłem. Ha, fajnie. Dobra, wejdźmy do tego bloku jeszcze raz. Jak widać, to... Twój orgazm to pewnie będzie jedyna rzecz, jaką tu osiągniemy. Albo dostaniesz kulkę w łeb. Skąd te przewidywania? Laska od Braindance'ów coś ukrywa. A budynek jest kontrolowany przez Tiger Claws. Widziałem co najmniej dwóch. To nie przypadek. Tiger Claws są powiązani z Arasaką. To jest zastanawiające. Każde korpo ma w mieście swoich bandytów od grzebania tam, gdzie kołnierzyk by się pobrudził. To cię dziwi? Nie, nie to. Jeśli Evelyn próbowała zniknąć z radaru Arasaki, to wybrała dziwne miejsce. Mówiłem, to jest twoje ban. Widzę, że masz doskonały nastrój. Półmartwa laska ciąga mnie po burdelach w poszukiwaniu niemożliwego. Świetnie się bawię. Dlaczego uważasz, że Judy kłamie? Wiesz co, to się nazywa intuicja. Aha, czyli pierdolisz. Tylko trochę. Daj się do chmury wieczorem.
A, jest 7 rano. Dobra, ale mogę poczekać do wieczora. Ale dlaczego akurat wieczorem? Cześć. Witaj w chmurach. Wiemy, czego szukasz. Podepniesz się do terminala? Szukam Evelyn Parker. Pracuje tutaj? Moment, sprawdzę. Evelyn nie jest w tej chwili dostępna. Muszę się z nią zobaczyć. Zaufaj algorytmowi. Dobierzemy lalkę, która cię zachwyci. Lalka może dowolnie zmieniać kolor włosów i oczu, więc będzie wyglądała tak, jak lubisz. Ja chcę z nią tylko porozmawiać. Hej, nie ma co się namyślać. Lalka porozmawia z tobą o czym tylko zechcesz. Podepnij się, proszę. Niczego się nie dowiesz od tej plastikowej gęby. Jak chcesz wiedzieć, co masz w żarciu, to nie pytaj kelnera, tylko zajrzyj do kuchni. Czyli? Czyli wchodzisz jako klientka. I stąpaj uważnie. Już widać, że nabrali wody w usta. Nie ściągnij na siebie podejrzeń. Skąd wiesz, po co przyszłam? Dom Lalek zawsze wie. Znajdujemy to, co ukryte. Dostajesz to, czego potrzebujesz. Czasem dużo więcej, nigdy mniej. Jak to działa? Funkcjami motorycznymi lalki steruje algorytm przetwarzający twój profil i doznania w czasie rzeczywistym. Chip behawioralny blokuje także pamięć krótkotrwałą lalki. Czyli nie zostanie żaden ślad po tym spotkaniu. Jeśli powiem, że tak, uznasz, że wizyta u nas nie ma sensu. Jeśli powiem, że nie, uznasz, że wizyta jest niebezpieczna. Zgaduję, że nie jest ani niebezpieczna, ani bez sensu. Dokładnie tak. I rzadko okazuje się tym, czego się spodziewasz. Teraz mnie zaciekawiłaś. Że będzie tym, czego się spodziewam. No dobra, zróbmy to. Spotkanie może pójść w nieoczekiwaną stronę, ale nie rezygnuj pochopnie. Bo możesz stracić coś niepowtarzalnego. Jeśli uznasz, że nie jesteś gotowa na to, co się wydarzy, możesz przerwać sesję. Wybierz hasło bezpieczeństwa. Nie rozumiem tego wyboru, czy cokolwiek znaczy. Afterlife. Zapisane. Teraz chwila cierpliwości. A, miałem podejrzeń na siebie, nie. Za chwilę zobaczysz lalki, które są z tobą kompatybilne. Teraz mogę się dowiedzieć. Znaczy dowiedzieć, domyślić. Dwa dopasowania. To ciekawe. Normalnie jest inaczej. A co to znaczy normalnie? Najwyraźniej jesteś wyjątkową osobą i masz bardzo szczególny gust. Dom sprosta i temu. Angel? Czy raczej Sky? Coś wam to przypomina? Nie zapomniałem, który jest który. Chcemy wziąć ciebie w sumie. Angel wygląda fajnie. Angel. Też bym go wybrała. Wnieś opłatę i za chwilę znajdziesz się w chmurach. Proszę bardzo. $500. Opłata zeszła z konta. Jeśli chcesz się zrelaksować, to całe piętro jest do twojej dyspozycji. No to zara, wyjmujemy broń. Nie, nieważne. Możesz się odłączyć. To już wszystko? W chmurach obowiązuje zakaz posiadania broni. Złóż w depozycie wszystko, co masz. Depozyt jest tu, w szafeczce. Tylko dwie dziwki się podjęły.
marnie. Dziękuję. Życzę miłego pobytu.